Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę opowiedzieć ci o tym, jak wyleczyć się z traumy. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy. Czym jest trauma? Trauma jest wydarzeniem w naszym życiu, które odciska piętno na naszej psychice i jest to przeważnie nieprzyjemne piętno. Po czym może taka trauma nastąpić? Na przykład po rozwodzie, po pobiciu, jakiejś przebytej ciężkiej chorobie, na przykład ktoś miał raka, po śmierci bliskiej osoby. Może być związana z alkoholizmem członków rodziny, czy z alkoholizmem osoby, prawda, która cierpi na tą traumę. Może być związana z przemocą psychiczną, fizyczną, seksualną, bankructwo, wypadek samochodowy, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, katastrofa. No, wszystkie rzeczy, które po prostu sprawiają, że boimy się jak cholera, które sprawiają, że tracimy grunt pod nogami, tracimy wizję przyszłości, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych rzeczy swoim umysłem i swoimi emocjami. Wszystkie te rzeczy mogą prowadzić właśnie do powstania traumy. Co więcej, istnieje również ostra wersja, czyli nazywane coś, co jest nazywane właśnie zespołem stresu pourazowego. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że zespół stresu pourazowego to jest coś, gdzie ty przez długi czas nie radzisz sobie z tą sytuacją i z czasem jest coraz gorzej. Natomiast trauma to jest coś, co też może istnieć w człowieku przez wiele lat, ale co z każdym kolejnym rokiem, miesiącem czy tygodniem, zależy jaka to jest silna trauma, po prostu jest coraz słabsze, coraz mniej przeszkadza ci w życiu. I teraz bardzo ważną rzeczą jest na początku, żebyś zrozumiał to, że na początku, żeby sobie w ogóle z tym poradzić, to musisz chcieć się uleczyć. Musisz chcieć się uleczyć. Jeśli ty stworzysz z tej traumy część swojej osobowości, czyli trzymasz się jej po prostu tak kurczowo, tworzysz z niej część siebie, prawda? Wchodzisz w taką pozycję ofiary, uzależniasz się wręcz od niej, boisz się, występuje wtedy strach przed odpuszczeniem, czyli strach, jeśli ja usunąłbym tą część mojej osobowości, tą traumatyczną, prawda? Czyli na przykład miałem ciężkie dzieciństwo i teraz dzięki temu tłumaczę sobie różne rzeczy w swoim życiu, na przykład, że jestem nieśmiały, czy brakuje mi pewności siebie, czy źle sobie radzę w życiu, to jest to spowodowane tym, że miałem właśnie trudne dzieciństwo. I teraz człowiek, popatrz, może się kurczowo trzymać tego trudnego dzieciństwa, bo nagle jeśli usuniemy ten element z układanki, nie? Czyli okaże się, że moje dzieciństwo jednak nie było takie złe, to jak mogę sobie wytłumaczyć te niepowodzenia życiowe? Więc człowiek boi się po prostu odpuścić. Bardzo często problem jest taki, że my trzymamy się tych wydarzeń bardzo kurczowo. Trzymamy się ich, mimo tego, że ktoś próbuje nam pomóc, że sami dostrzegamy, że jest wyjście z tej sytuacji, to wybieramy jednak drogę, żeby pozostać po prostu w tym sposobie myślenia, właśnie dlatego, bo boimy się, no, co będzie, jak ja sobie z tym poradzę? To jak ja będę tłumaczyć sobie świat? Jak będę tłumaczyć sobie siebie? Więc dlatego tak ważnym jest, żeby znaleźć sobie odpowiednią pomoc. I ta pomoc zaczyna się przede wszystkim w twoim najbliższym otoczeniu. Czyli wśród twoich przyjaciół, bardzo ważne jest tutaj wsparcie rodziny, czyli ludzi, którzy będą w stanie po prostu być z tobą podczas całego procesu uleczenia. Będą w stanie cię wspierać, będą w stanie pomagać ci nawet wtedy, kiedy czujesz się bardzo źle sam ze sobą. Oczywiście kolejnym etapem to jest psychoterapeuta, czy jakiś trener, czy jakaś grupa wsparcia. Tu istnieją naprawdę wszystkie te trzy rzeczy, czyli albo psychoterapeuta, profesjonalista z odpowiednim wykształceniem, albo trener, jakaś osoba, człowiek, który ma doświadczenie, może nie ma certyfikatu, ale jest w stanie tak samo ci pomóc te rzeczy zintegrować, albo tak samo grupa wsparcia, czyli już zupełnie amatorska grupa ludzi, którzy po prostu przeżyli to, co ty i jesteście w stanie nawzajem sobie pomóc, prawda? Opowiadając swoje własne doświadczenia. Są oczywiście odpowiednie szkolenia, są kursy, są warsztaty, więc trzeba szukać tej pomocy, bo rozwiązania są, tylko one same do ciebie nie przyjdą. Musisz ty znaleźć tą odpowiedź i zacząć jej szukać. Popatrzcie, ja staram się was cały czas edukować, moi drodzy. Dawać wam nie tylko kursy płatne, ale również mnóstwo bezpłatnych informacji, mnóstwo bezpłatnych jakichś webinarów. Właśnie w najbliższą niedzielę poprowadzę dla was webinar na temat zarządzania czasem, czyli bardzo ważny webinar dla tych wszystkich z was, którzy po prostu czują, że chcieliby w życiu osiągać więcej, a nie mają na to czasu. No, bo się okaże, że robisz mnóstwo rzeczy, które są nieważne. Nauczę cię ustalać priorytety właśnie po to, żebyś mógł wyeliminować rzeczy, które są nieważne, żebyś mógł dostrzec te 20% rzeczy, które dają ci 80% efektów i po prostu osiągał więcej w życiu w krótszym czasie. I ten czas, który zaoszczędzisz, możesz wykorzystać albo na przyjemności, na rodzinę swoją, na swoje pasje i hobby, albo po to też, żeby szybciej osiągać swoje sukcesy. Więc zapraszam cię serdecznie w niedzielę o 10:00. Ustaw sobie przypomnienie w telefonie. Wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl, łamane przez
przez webinar. Tam będziesz mógł się zapisać, podajesz imię, swój adres e-mail, ja ci wyślę przypomnienie i dane dostępowe do szkolenia. Natomiast koniecznie ustaw sobie przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć, bo jest to szkolenie darmowe. Ja wiem, jak ludzie traktują rzeczy darmowe, po prostu nie doceniają tego. Natomiast zobaczysz, że wartość będzie tam przeogromna, jak to ominiesz, będziesz żałować. Ale mam dla ciebie tak samo wiadomość bardzo ważną i pilną, bo jest to wiadomość taka, że zostały już tylko ostatnie sztuki biletów na nasze szkolenia Odkryj swoją moc, czyli wrześniowe szkolenia w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie pokażemy wam właśnie, w jaki sposób ty możesz odblokować swój pełny potencjał, jak możesz odkryć to, co dotychczas w życiu cię blokowało i w jaki sposób możesz wreszcie zacząć działać na maksa swoich możliwości. Jeśli to jest tym, czego pragniesz, jeśli szukasz motywacji, inspiracji, wiedzy odpowiedniej i warsztatów, bo te szkolenia będą w formie warsztatów, gdzie wy będziecie przechodzić przez konkretne procesy, czyli już po samym szkoleniu nie tylko dostajesz wiedzę, ale już zmieni się twoje życie. Więc masz ostatnie bilety, wejdź sobie na stronę odkryjswojąmoc.com, od razu zarezerwuj, a my lecimy dalej. Słuchaj, co jest następnym krokiem? To jest to, żeby nauczyć się, w jaki sposób interpretować to, co przeżyłeś, w inny sposób. Czyli nadanie nowego znaczenia dla tej sytuacji, która ci się przydarzyła. I zaczyna się to od tego, że na początku musisz tą sytuację zaakceptować. Zaakceptować, czyli przestać z nią walczyć, przestać chować ją pod dywan w swojego umysłu, czyli chować w podświadomości, wypierać, po prostu zaakceptować. Tak, przydarzyło mi się to. Nazwać to słowami, wyjąć to ze swojego umysłu. Prawda? To jest bardzo ważne. Ja wiem, że to jest bolesne. Ja też przeżyłem niejedną traumę w życiu, a pomagam ludziom od ponad 20 lat, więc zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bolesne dla wielu osób, natomiast jest to coś, co trzeba przejść. I dopiero wtedy, kiedy zaakceptujesz to, to możesz to rozłożyć na kawałki, czyli zacząć analizować każdy element tej historii, która ci się przydarzyła. Dzięki temu będziesz w stanie nabrać obiektywnego podejścia. Poprzez to, że na przykład wczujesz się w sytuację innych osób. Masz na przykład za złe swoim rodzicom, że w jakiś sposób się zachowali wobec ciebie, albo się zachowywali w twoim dzieciństwie, ale w momencie, kiedy zobaczysz, że im było ciężko, albo oni sami wychowali się w trudnym domu i na przykład inaczej nie umieli, że robili, kochali cię, chcieli ci pomóc może w jakiś sposób nawet, ale robili to w niewłaściwy sposób, to jesteś w stanie całkowicie odwrócić swoje myślenie. Wybaczyć im, nie? Takie, że o takich rzeczach będziemy mówić, między innymi na tym szkoleniu we wrześniu w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, odkryj swoją moc. Popatrzcie teraz, więc jesteś w stanie wtedy obiektywnie podejść do tej sytuacji, nadać jej nowego znaczenia, i później po kolei te wszystkie kawałki, które wyciągnęli ze swojej głowy, włożyć tam z powrotem, ale już jako zupełnie inną historię. Już historię, w której nie jesteś ofiarą. Historię, w której akceptujesz to, co ci się przydarzyło i potrafisz czerpać nawet czasem z tego siłę. Bo tak też można zrobić. Te traumatyczne wydarzenia albo mogą cię zniszczyć, zrzucić na podłogę i do końca życia, albo możesz, jeśli zaczniesz nad nimi pracować, wyciągnąć wręcz z nich siłę do działania. Bardzo ważna jest znowu tutaj praca nad twoją inteligencją emocjonalną. Czyli nad czymś, z czego ja piszę obecnie pracę doktorską. Inteligencja emocjonalna to są cztery tak naprawdę umiejętności podstawowe. Pierwsza to jest to, żeby umieć rozpoznawać i rozumieć swoje własne uczucia. Druga umiejętność to jest to, żeby wpływać na te uczucia, czyli jak jestem zły, jestem wkurzony, to jestem w stanie ten czas skrócić, że nie jestem wkurzony przez 2 tygodnie, tylko przez 2 minuty, nie? No jak jestem na przykład szczęśliwy, to jestem w stanie potęgować ten stan. Jak jestem smutny, to jestem w stanie wyjść z tego smutku w ciągu 5 minut, a nie przez 5 lat. To jest druga umiejętność. Trzecia umiejętność to jest rozpoznawanie i odkrywanie emocji innych ludzi. No i czwarta, wpływanie na innych ludzi, na ich stan emocjonalny i budowanie z nimi zdrowych, trwałych relacji. Więc te cztery umiejętności to jest właśnie coś, czego między innymi my uczymy was w naszym nowym kursie Transformacja 90 dni. To potężny kurs, który właśnie pomaga ci między innymi zbudować inteligencję emocjonalną, ale mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Bo to jest niesłychanie ważne. Popatrzcie, kiedy ty pracujesz nad sobą, nad swoim myśleniem, to emocje to jest jedna z podstawowych rzeczy, które przeważnie targają naszym umysłem. Ale nie tylko, bo nie tylko tego uczymy cię w transformacji. Popatrz, ważna rzecz to jest to, żeby wyrobić sobie nowe nawyki w myśleniu. Czyli nauczyć się tego, jak okiełznać swój umysł, nauczyć się tego, jak on funkcjonuje, zrozumieć, jak tam się tworzą te ścieżki, jak można nowe ścieżki budować, prawda, żeby twoje nawyki właśnie były takie, które prowadzą cię do twojego celu, które ci pomagają w życiu, a nie przeszkadzają. Bardzo ważna rzecz to jest to, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje zdrowie, zadbać o zdrowie fizyczne, psychiczne. Niedawno wam o tym opowiadałem w przypadku filmu o depresji. Bo twoim priorytetem, kiedy przechodzisz przez taki proces i później w życiu też, ma być to, że masz się czuć dobrze. Sam ze sobą, z innymi ludźmi, masz się czuć dobrze w swoim ciele.
No i właśnie tu ci przypominam od razu, w niedzielę jest o 10:00 szkolenie na temat zarządzania czasem, bardzo ważne szkolenie. Przypominam ci, że są ostatnie bilety na szkolenie Odkryj swoją moc. A my lecimy dalej, popatrzcie. Kolejna rzecz ważna to jest zachowanie czystości umysłu. Bo tylko wtedy możesz doznać takiego wglądu w swoją psychikę, w siebie, w to, co się zdarzyło w twoim życiu, kiedy ty jesteś człowiekiem właśnie, który ma czysty umysł. Pomaga w tym medytacja, pomaga w tym stronienie od używek. No jak palisz cały czas trawę, walisz browary, pijesz alkohol, bierzesz jeszcze jakieś inne dragi, to twój umysł cały czas jest tak strasznie przymulony, tymi toksycznymi substancjami, że nie jest w stanie nawet normalnie funkcjonować. No ludziom, którzy są narkomanami, to często problem sprawia umycie zębów o poranku, ale co tu dopiero mówimy o tym, żeby no naprawdę głęboko wejść po prostu do swojego umysłu. Więc to jest ważna rzecz, praktykowanie właśnie uważności, wdzięczności, to są rzeczy, które pomogą ci właśnie przejść zdrowo przez ten cały proces. No i bardzo pomocne jest znowu to, żeby znaleźć sobie nowy cel w życiu. Nowy cel jakiś, który nawet będzie większy niż ty sam. Bo popatrz, kiedy ty myślisz tylko o sobie, kiedy ty cały czas tylko myślisz o swoich własnych potrzebach, to w różnych stanach depresyjnych, w różnych stanach pogorszenia nastroju, to nie jest wystarczająca motywacja do tego, żeby ci się chciało działać, żeby ci się chciało pracować nad sobą. Ale kiedy znajdujesz jakiś cel większy niż ty sam, czyli tworzysz na przykład jakiś nowy biznes, który wiesz, że wytworzy wartość dla innych ludzi, nie? Kiedy wchodzisz w jakiś nowy związek i zależy ci na tej drugiej osobie, tak bardzo ją pokochasz, że zależy ci na jej szczęściu bardziej niż na swoim. Kiedy masz swoje dzieci, masz swoją rodzinę, jesteś w stanie tak bardzo pokochać te dzieci, że zrobiłbyś dla nich wszystko. Kiedy na przykład wciągniesz się po prostu w sport albo zaangażujesz pomoc innym ludziom. Znajdziesz po prostu jakiś cel, który jest większy niż ty sam, to dużo łatwiej ci jest wtedy podejść do tych swoich własnych jakichś niedoskonałości umysłu. Dlaczego? Ponieważ one wtedy stają się dużo mniejsze w perspektywie do tego, co ty robisz. Rzeczy, które chcesz osiągnąć, stają się wtedy ogromne, a twoje jakieś tam problemy z przeszłości nikną przy tym. Mam ważniejsze sprawy na głowie, nie? A wtedy te mniejsze sprawy dużo łatwiej rozwiązać, kiedy nie nadajemy im już takiego kolosalnego znaczenia, kiedy już to nie jest jakaś katastrofa, która ci się przydarzyła, która kończy twoje życie, tylko to jest po prostu jakiś epizod z przeszłości, który ja muszę sobie rozkminić, bo mam większe cele, mam ważniejsze sprawy, nad którymi później chcę już główkować. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film ci się spodobał. Jeśli tak, koniecznie wrzuć łapkę w górę, jeśli doceniasz moją pracę, poświęć tą sekundę, żeby tą łapę wcisnąć. Również subskrybuj kanał, ustaw sobie powiadomienia, no i ustaw sobie koniecznie alarm na niedzielę, na szkolenie o 10:00. Spotkamy się na żywo i pomogę ci właśnie uwolnić ogromną ilość twojego czasu. Będziesz działać efektywniej, lepiej, mieć po prostu lepsze, efektywniejsze życie. Chcesz tego? Spotkaj się w niedzielę o 10:00, a na dzisiaj trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! 90 dni, wyzwanie do spełnienia. Magików mistrzostwo, nie ma zwątpienia. Elita VIP, górę, szybów znoszenia. Ja te przeżycie, to jest moje marzenie.